Pierwszy temat, który chcę dzisiaj omówić, to jest temat, przyjaciele, tak zwanego ciała i ducha. Galacjan 5:17. Na tym sobie na razie, od tego sobie zaczniemy. List do Galacjan 5:17. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne. Ciało podąża przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. To są dwie różne formy bytowania. Ciało tutaj zostało użyte greckie słowo sarx. To słowo używa się obecnie w Grece do określenia na przykład mięsa. Na przykład do szczerzenia zębów. Jak ktoś szczerzy zęby, to się mówi sarx. Na przykład do To jest takie ciekawe określenie. Używa się tego słowa do takiego przeżuwania twardego kawałka mięsa, że rozrywasz go na strzępy. To się mówi sarx. Rwie się to mięso. Używa się też tego słowa do łapczywego jedzenia. Takiego, jak ktoś jest strasznie głodny, rzuca się na jedzenie i jest i go po prostu chwyta zębami i wyrywa kawałki. To jest sarx. I Paweł używa tego słowa na określenie ciała. Fizycznie ciało nasze określane jest w Grece słowem soma. Więc nie chodzi tutaj o fizyczne ciało. Więc o co chodzi? Słowem sarx określana jest cielesna natura człowieka. To, posłuchajcie, to jest bardzo ważne, żebyście umieli to rozróżnić. To, co naturalne i nie mogące się poddać duchowym władzom, to jest ciało. To jest coś naturalnego, niemogącego, podkreślam, niemogącego się poddać duchowym władzom. Nie posiada to natury duchowej i to się nie może poddać, bo to coś nie rozumie duchowych zasad. To nie rozumie duchowych zasad. Czasami się na przykład oburzacie, jako odrodzeni z Bożego Ducha ludzie, na rzeczy, które się dzieją w świecie. Oburzacie się, mówicie, co tam się dzieje w tym świecie? Jakie oni rzeczy robią? Na przykład teraz dużo się mówi o jedzeniu dzieci, że jedzą dzieci. Teraz wiele wypływają sprawy jedzenia dzieci, zawsze jedli dzieci. Od kiedy pamiętam, w Biblii już o tym czytałem, jak dzieci jedli. Rozumiecie? W starożytnych kultach jedzenie dzieci było rzeczą normalną. Urodziło się dziecko i co któreś dziecko było poświęcone na to, żeby go zjeść. Nawet rodzice zjadali własne dzieci. Ponieważ kultury starożytne, wiele z nich, rzucały takie hasło pod tytułem, że jeżeli ty zjesz nieskazitelne życie, to ono wpłynie w ciebie. A więc zjadano dzieci. Przeciwne rzeczy robią. Dlaczego? Dlaczego to tak bardzo odstaje od tego, co obecnie czujemy?
Dlatego, że to są skrajne formy cielesności. Ale idąc w bardziej cywilizowane okresy czasu, wojny, Holokaust, rozumiecie? Wystarczy sobie zrobić przegląd po obozach koncentracyjnych i zaczynamy stawać przed pewnego rodzaju faktem, co trzeba mieć w sobie, żeby tak postępować. Ktoś powie, to demony. No z tymi demonami to jest tak, że te demony bez ludzi nic nie zrobią. Demon nie ma rączek, nie ma nóżek. Rozumiecie, o co chodzi? Demon nikogo nie weźmie za kark i go nie wrzuci do pieca krematoryjnego i go nie spali. Rozumiecie? Demon nie wywoła wojny. Demon nie zniszczy żadnej rzeczy. Gdyby demony mogły niszczyć, co by chciały, to byśmy byli w poważnych tarapatach. Ale od początku Pisma Świętego jest napisane jasno jak wół, że diabeł zwiódł człowieka. Amen? Dlaczego on zwiódł człowieka? Bo ten człowiek był mu potrzebny, aby mógł funkcjonować tutaj na ziemi. Diabeł bez człowieka na ziemi nie może zrobić nic. Po prostu. A więc to nie diabeł wrzucał ludzi do pieców krematoryjnych. To nie diabeł wrzucał ich do komór gazowych, tylko wrzucali ich tam ludzie. A to trzeba było mieć w sobie, żeby tak robić. Powiem wam, nic nie trzeba było mieć w sobie właśnie. Trzeba było nie mieć Ducha Świętego, żeby to robić. Trzeba było być cielesnym. Cielesnym. Cielesnym trzeba było być. Chcę nakreślić wam dzisiaj ten temat. Cielesność to nie jest twoje fizyczne ciało. To nie jest cielesność. To się tak samo nazywa po polsku. Cielesność to nie są też twoje naturalne instynkty, takie jak głód, potrzeba oddychania, potrzeba ubrania się, potrzeba w ogóle akceptacji fizycznej. To w ogóle życie seksualne, to nie są rzeczy, to nie jest cielesność. Cielesność, przyjaciele, to jest cały system, cała filozofia starej natury człowieka, która odbiła się na duszach ludzi. To jest cielesność, to jest przeciwna duchowi, coś przeciwne duchowi. Dlatego Paweł opisuje cielesność poprzez pewnego rodzaju system zachowań, żeby łatwiej było to zrozumieć, co to jest cielesność. Ja chcę dzisiaj omówić ten system zachowań, bo on bardzo jasno pokaże nam, czym jest cielesność i na czym polega przeciwstawienie się ciału i chodzenie według ducha. Duch, przyjaciele, to greckie słowo pneuma, od słowa wiać, dąć. Pneuma to podmuch, powiew, wiatr, powietrze, oddech Boga. To coś niematerialnego, w cudzysłowie. I chciałbym, żebyście te dwie rzeczy sobie przeciwstawili. Cielesność, ona zawiera w sobie całą strukturę materialną. Duchowość zaś strukturę niematerialną. To są dwie przeciwne sobie filozofie. I aby chodzić według ducha, musisz przeciwstawić się ciału. Co to znaczy? To znaczy, że nie nakłonisz szeroko pojętej cielesności do poddania się Bogu. Tego się nie nakłania, tylko temu się przeciwstawia. Przeciwstawcie się ciału. Nie jest napisane, nakłońcie ciało, nakażcie ciało, czyli ciało i cielesność będę mówił dzisiaj w sposób wymienny. Natomiast to, co powiedziałem na początku, nie mówimy o fizycznym naszym ciele. Nasze fizyczne ciało może wykonywać albo to, co proponuje nam duch, albo to, co proponuje nam szeroko pojęta cielesność, za którą stoją demoniczne siły.
Ono jest w pewnym sensie neutralne jakoś. Rozumiecie, o co chodzi? To taki cielaczek, nasze fizyczne ciało. Jeszcze raz mówię, w Grece nasze fizyczne ciało nosiło nawet inną nazwę. To jest soma. Czyli soma, ona jest skłonna poddawać się duchowi, ale tak samo skłonna jest poddawać się sarx, czyli cielesności. Ale na potrzeby tego kazania będę cielesność i ciało mówił na sposób wymienny. A więc, aby chodzić według ducha, musisz, podkreślam, musisz przeciwstawić się cielesności. W innym wypadku nie będziesz chodził według ducha. Nie ma takiego czegoś, że ty będziesz się modlił i mówił: Duchu Święty, opanuj mnie, tak jak to wielu chrześcijan robi, aby cielesność nie miała na mnie wpływu. Ja znam takie modlitwy. Bo jak miałem zryty beret szeroko pojętą zielonoświątkowością, to też tak się modliłem. Ale to jest niezgodne z prawdą. Przeciwstawić się, to znaczy stanąć naprzeciwko i odeprzeć atak. I tego się nie chce robić chrześcijanom, bo oni mówią, ale to jest przecież łaska i powinno być tak lekko, a jak mi nie jest lekko, to ja pewnie nie chodzę w łasce. A w czym chodzisz? Co to znaczy nie chodzę w łasce? Nie chodzisz w łasce, to nie jesteś zbawiony, nie idziesz do nieba, jesteś potępiony i spadaj, ziomek. Rozumiesz, o co chodzi? W jakiej łasce nie chodzisz? Ty po prostu nie chcesz przeciwstawiać się ciału. Masz taki dynk w sobie, że ty nie chcesz tego robić, chociaż Bóg powiedział: przeciwstawcie się ciału! Powiedział tak Bóg, czyli to jest Boże Słowo. Czyli uszanowanie tego Słowa, a uszanowanie to nie znaczy, że ukłonienie się przed Nim, tylko wprowadzenie je w czyn, oznacza uszanowanie Boga samego. A więc przeciwstawienie się ciału to przykazanie Pańskie, aby można było na tej ziemi zwycięsko żyć. Bo Pan za Ciebie nie przeciwstawi się ciału, bo Pan nie ma cielesności. Rozumiesz, co tutaj chodzi? Pan nie ma żadnego problemu z cielesnością, bo On nie jest od niej w ogóle zależny, a my jesteśmy, bo żyjemy na tym podłym globie. Rozumiesz? I cielesność bombarduje Twoje życie przez cały czas i moje też. Galacjan, 5 rozdział, od 14 do 23. Może inaczej. Galacjan 5. Od 19 do 23. Galacjan 5, 19, 23. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie przetyczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Paweł Starsu napisał taką rzecz. Co to znaczy? Czy to znaczy, że osoby, które mają problemy na poziomie tych rzeczy, nie idą do nieba? Nie. Słowo Królestwa Bożego nie odziedziczą oznacza, że w żadnym wypadku osoby funkcjonujące w tych tutaj opisanych uczynkach ciała nie są w stanie tutaj na ziemi doświadczyć Królestwa Bożego w swoim życiu. Nie są dziedzicami, czyniąc te rzeczy. Czyli nie dziedziczą na zasadach dotykalności bezpośredniej dzisiaj i tutaj. Krótko powiedziawszy, osoby, które czynią uczynki ciała, nie mają nic wspólnego w praktyce z Królestwem Bożym, będąc tutaj na ziemi. I tyle. Mogą być zbawieni, bo na pewno są. Odrodzili się z Bożego Ducha, idą do nieba, ale tutaj na ziemi nie doświadczają Królestwa
Bożego i mocy Jego. Bo funkcjonują jakby w innym wymiarze, w wymiarze cielesności. I proces uświęcenia, przyjaciele, to jest wychodzenie z systemu ulegania cielesności do systemu zależności od Ducha Świętego. To jest tak naprawdę proces uświęcania. Proces uświęcania nie jest niczym mistycznym ani magicznym. I co jest tutaj bardzo ważne? Tutaj są opisane uczynki ciała. Więc w ogóle jak my rozpoznajemy cielesność? Nie próbujcie ogarnąć cielesności takim wielkim, filozoficznym tokiem myślowym, bo się to nikomu nie uda. I Pawłowi też się nie udało, chociaż był filozofem. Ale mu się nie udało. Dlatego on opisuje uczynki. Bo po uczynkach można rozpoznać, czy rzecz jest duchowa, czy rzecz jest cielesna. Po uczynkach. Po tym, w jaki sposób dana jednostka Boża funkcjonuje. To po prostu widać. Tego nie trzeba, tu nie trzeba daru specjalnego. Tu wystarczy się na to przyjrzeć. Wystarczy się przyjrzeć na czyjeś życie. Wystarczy sobie z kimś porozmawiać. Bo jakie są uczynki ciała? Co tam jest napisane? Jawne. Słuchajcie, ciało jest jawne. Dlaczego cielesność jest jawna? Dlaczego ona jest jawna? Bo ona nie może być ukryta. Bo to jest element zewnętrzny. Ona się pali do zewnętrzności. Żaden z tych uczynków nie może pozostać w ukryciu, bo się nie nadaje jego struktura do tego. On musi być na zewnątrz. Dlatego widać to. Często ludzie mówią, a skąd ty wiesz, że ja grzeszę? Ja mówię, bo ja widzę. Co ty uważasz, że ślepy jest? Błagam cię, no troszeczkę jakoś, no szacunku, no przynajmniej taki do mnie jako do człowieka. Ja widzę, że grzeszysz. Widzę. Przecież popatrzę, z tobą porozmawiam, zadam ci kilka kluczowych pytań, skąd, dokąd, kiedy i jak, i dziękuję uprzejmie. Rozumiesz? Bo jawne są uczynki ciała. Jawne, to znaczy jawne? To znaczy, że nie potrzeba do niczego objawienia. Nie potrzeba objawienia, żeby się zorientować, czy ktoś chodzi według ciała, czy według ducha. Nie potrzeba objawienia. To w ogóle rozbraja cały ten system nadduchowości. Ja miałem masę kontaktów z różnymi ludźmi i oni mi się przedstawiali jako duchowi, a ja mówię, ale dlaczego ty to robisz? Ale to, no bo wiesz, jeszcze jestem niedojrzały. Ja mówię, nie, zrozumiem. Powiem ci prosto w oczy, nie jesteś duchowy, jesteś cielesny. Wiesz, czemu uważam, że jesteś cielesny? Bo to robisz. Co ty tam przeżywasz sobie z Bogiem, to ja nie wiem, bo w to nie mam wglądu. Wiem jedno, widzę, co uzewnętrzniasz, rozumiesz? I to mi wystarczy. Coś wam powiem, nie bądźcie naiwni. Nie bądźcie naiwnymi ludźmi. Jawne są uczynki ciała. Ja nie po to mówię, żeby potępiać innych ludzi. Ja nie po to mówię, żeby ludzi skreślać. Ja po to mówię, żeby nie dać się wkręcać. Że ktoś stwarza ci tutaj wielką atmosferę duchowości, a w dzisiejszym czasie to staje się coraz bardziej modne, stwarza atmosferę duchowości, a w rzeczywistości jest to człowiek cielesny. Dlaczego? Bo on chodzi w uczynkach ciała, które są jawne. I finito. I ja tego człowieka mam moralny obowiązek nazwać w swoim sercu takim, jakim on jest, przez to, co on pokazuje. Ja go w ten sposób nie poniżam, ani mu nie zabieram nieba. Bo ja i tak mu nie mogę zabrać nieba. Ja nikomu nie mogę zabrać nieba, tak jak nikomu nie mogę dać nieba. Jeśli ktoś jest narodzony z Bożego Ducha, to moja ocena tego, czy on jest cielesny, czy duchowy, ona w ogóle nie spowoduje jego niepójścia do nieba. Ja proroczo określam rzecz, ponieważ taka moja rola. Jawne są uczynki ciała. I teraz ja muszę informować ludzi o tym, że kto w uczynkach ciała będzie sobie podróżował po tej ziemi, ten nie będzie tutaj na ziemi doświadczał Królestwa Bożego.
No ludzie, to raz, że ja się nie mogę dać wkręcić, a dwa, to ja mam moralny obowiązek jako sługa Boży. Nie mam go poniżać, ale mam go wziąć na bok i powiedzieć, słuchaj, no bracie w przyteczniku, no błagam cię, dawaj chodź, idziemy się modlić, tak? Idziemy coś z tym zrobić, fantem. Kocham cię, ale widzę w ogóle coś za ziółko. Rozumiecie? Widzę w ogóle, bo jestem, bo mam oczy. Tak jak znajomy nas zawsze mówił, jak się rozstawaliśmy, zobaczymy się. Mówi, zobaczymy się, bo mamy oczy. Wszeteczeństwo. Po pierwsze. Wszeteczeństwo to sprzedawanie siebie. Najkrótsza definicja. Wszeteczeństwo to sprzedawanie siebie. Chodzenie na skróty. To słowo, greckie słowo porneo, często określane jako w ogóle zaczątek pornografii czy czegoś w tym rodzaju, to nie ma w ogóle nic wspólnego z pornografią. Co ciekawe, wszeteczeństwo u swojej podstawy nie ma nic wspólnego z seksualnością. Seksualność jest jednym z elementów wszeteczeństwa. Można być w ogóle człowiekiem, który w ogóle nie chadza z innymi ludźmi do łóżka, a być wszetecznikiem śmierdzącym. Bo wszeteczeństwo to sprzedawanie siebie. Porneo, greckie słowo porneo, ono oznacza dokładnie coś takiego, że idzie sobie człowiek przy rzece i jest tam dalej most. Ale ten człowiek jest na tyle leniwy, że nie chce mu się dojść do mostu i postanawia przejść na drugi brzeg na skróty. I zaczyna wchodzić do rzeki i idzie w miejscu, które jest miejscem nieprzeznaczonym do przechodzenia na drugi brzeg. Słowo porneo oznacza nielegalne przejście na drugi brzeg. W celu osiągnięcia osobistych korzyści. To bardzo głębokie słowo te porneo. Wszetecznik to ktoś, kto sprzedaje sam siebie. Sprzedaje sam siebie. To człowiek chodzący na skróty w życiu. Na różnych poziomach duszy, ciała, czegokolwiek. Wszetecznik. Najczęściej w Starym Testamencie słowo, odzwierciedlenie tego słowa w hebrajskim jest używane na określenie wszeteczeństwa wobec Jahwe samego. Tak jak cudzołóstwo jest używane jako oddawanie czci innym Bogom. Tak wszeteczeństwo było określane jako przeciwstawianie się, wchodzenie w kompromis przeciwko prawidłom Jahwe. Mówiło się o nim, oto wszetecznik. Na bałwochwalce mówiło się cudzołożnik. Nieraz czytaliście takie teksty, cudzołożyłeś z obcymi bogami. Co to znaczy? Przecież no on się tam nie miał stosunku z Asztartą czy z jakimś Belzebubem. Tylko chodziło o oddawanie czci tym bóstwom. I to się określało jako akt, tak? Zdrady małżeńskiej. A więc wszeteczeństwo, wszetecznik, wszetecznica to są osoby sprzedające siebie. Chodzące na skróty w życiu. Chcące się podobać wszystkim. Jest jeden taki w ogóle kaznodzieja powiedział taką fajną definicję. Mówi, wszetecznicę od oblubienicy dzieli to, że wszetecznica chce się podobać wszystkim, a oblubienica jednemu. Taka jest różnica tylko. Nic więcej. To się nie trzeba puszczać na prawo i lewo. Tak jak wielu chrześcijan myśli, to w ogóle to nie jest coś poziomu moralnego. Bo to moralność to jest bardzo szerokie pojęcie i ono nie pochodzi z nieba. To jest pojęcie ziemskie. Nie znaczy, że złe, ale ziemskie. Natomiast informacja o wszeteczeństwie jest informacją dla nas o tym, czym wszeteczeństwo jest. I oczywiście tu się zawiera wszystko. Również wszelkiego rodzaju seksualne, dziwaczne ekscesy, ale to też są związane rzeczy bardzo mocno z intencjami. Z intencjami, bo to wszeteczeństwo ma u podstawy intencje. Intencje. Rozumiecie? To chce się podobać.
To nie chodzi, że przespał się, czy przespała z kimś. Nie. To chcę się podobać. Robię wszystko, żeby się podobać. Żeby być w ogóle, żeby dojść do jakiegoś stanu emocjonalnego, na przykład zaspokojenia, czy fizycznego zaspokojenia, bez względu na to, czy jest to droga prawa, czy nieprawa. To jest wszeteczeństwo. I to widać. To widać, czy ktoś się sprzedaje, czy ktoś się nie sprzedaje. Nieczystość. Słowo nieczystość odnosi się do rzeczy nieoczyszczonych krwią Jezusa. To nie jest znowu jakaś nieczystość moralna. Kim są osoby nieczyste, zachowania nieczyste? Jakie są zachowania nieczyste? Są to zachowania, które one nie zostały oczyszczone krwią Jezusa. Coś, co nie przeszło przez krzyż, jest nieczyste. Wiecie, że nieczyste mogą być wszystkie rzeczy, nawet talenty, umiejętności. To jest rzecz nieczysta. To słowo oznacza. Coś, co nie uległo poddaniu, tak, Chrystusowi, nie zostało oczyszczone Jego krwią. Oto rzecz nieczysta. I tu też jest bardzo silne podejście do intencji. Dlaczego ty to robisz? Jeśli idziesz głosić Ewangelię, dlatego, żeby szerzyć Królestwo Boże i to jest w twoim sercu, no to jest w porządku. Ja nie mówię teraz o samym głoszeniu Ewangelii. Bo czy głosi czysty, czy nieczysty, to Ewangelia jest głoszona. I innym pomaga. Ale osobie, która jest nieczysta, to głoszenie Ewangelii będzie szkodzić. Bo ona będzie szła ze złą intencją. Ona będzie szła, żeby na przykład się pokazać, żeby być zaakceptowanym. I jej samej będzie to szkodzić, bo ona ma nieczystą intencję. Innym to będzie służyć. Bo na jej głoszenie mogą się nawracać osoby. Jak najbardziej. Bo Chrystus, czy jest głoszony uczciwie, nieuczciwie, tak? Czy to nie ma żadnego znaczenia, bo jest Chrystus głoszony. I można mieć nieczyste intencje i głosić Chrystusa i ludzie się będą rodzili z Bożego Ducha. Można mieć nieczyste intencje i uzdrawiać chorych i ludzie będą uzdrawiani. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że tej osobie, która ma tą nieczystą intencję, tak? To tej osobie to będzie szkodzić, bo ona chodzi według ciała. To cielesność. Cielesność. Nieczystość to cielesność. Dalej, rozpusta. Słowo rozpusta, greckie słowo tutaj użyte, to niepowstrzymywanie się, czyli brak umiejętności powstrzymania się. Przed czym? Przed wszystkim. Człowiek duchowy to człowiek kontrolujący siebie. Więcej wart jest człowiek opanowujący sam siebie niż zdobywca miasta. Osoba rozpustna to osoba nieopanowująca siebie, nie mająca jakby kontroli nad swoim życiem. To człowiek rozpustny. Jeszcze raz mówię, religia te wszystkie rzeczy ona włączyła w pewien taki moralny aspekt jedynie. Nie. Nie potrafisz się powstrzymać. Jesteś rozpustny. Rozumiesz? Przed czym? Przed czymkolwiek. Jeśli ty się nie potrafisz powstrzymać. Jeśli ty nie masz kontroli sam nad sobą, to jest ciało. A nie duch. Bo duch, on umożliwia ci absolutną, stuprocentową kontrolę. Stuprocentową nad każdą emocją. Emocje poddane duchowi są pod kontrolą stuprocentową. A więc człowiek chodzący według ducha, posłuchaj teraz, czuje jak chce. I to jest mistrzostwo świata. Nie tylko mówi jak chce, myśli jak chce, działa jak chce, ale czuje jak chce. A człowiek rozpustny pozwala sobie na rozpasanie. Słowo rozpasanie dokładnie z greki oznaczało rozwiązanie sznura na swoich biodrach, rozpięcie pasa. Rozumiecie? Rozpasanie się. Pozwalam sobie w ogóle, żeby pas poluźnić. Nie będę się co? Spinał. Nie będę się kontrolował.
Następnie bałwochwalstwo. To jest służenie widzialnym rzeczom. Służenie wizerunkowi. To nie skłanianie się obrazom, jedynie figurom. Absolutnie. Bałwochwalstwo jest to służenie stworzeniu. Uzależnienie się od rzeczy stworzonej. Kiedyś taki człowiek do mnie przyszedł, mówi, cóż z tego, że palę? Ja mówię, jesteś bałwochwalcą. Mówi, słucham. Ja mówię, wyjaśniłem się. Palisz papieroski? Palę. Jesteś narodzony z Bożego Ducha, idziesz do nieba i jesteś bałwochwalcą swojej duszy. Mówię, chodzisz w ciele. Mówię, wiesz dlaczego? Jesteś uzależniony od jakiejś rzeczy, która kontroluje twoje życie. Masz bałwana, któremu kłaniasz się po kilka razy dziennie. Albo kilkadziesiąt, to zależy. Każde twoje ulegnięcie chęci zapalenia papierosa powoduje, że kłaniasz się w akcie bałwochwalczym temu papierosowi. Taki bałwan. Masz takiego bałwana. A więc bałwochwalstwo jest to służenie widzialnym, czyli stworzonym rzeczom. To jest kłanianie się wizerunkowi zamiast stwórcy. To odróżnia człowieka cielesnego od człowieka duchowego. Czary. Dokładnie trucicielstwo. Słowo czary to zatruwanie. Zatruwanie. Jakie? Każde. Każda forma zatruwania, ona jest czarami. Kiedy zatruwa się drugiego człowieka na poziomie emocji, intelektu, na poziomie przekonań, rozumiecie? To są czary. Często ludzie mówią, ja czuję, że jakoś kontakt z tym człowiekiem powoduje, że ja nie jestem sobą. Ja nie jestem sobą. Nie wiem, co to w ogóle jest, nie? Ja mówię, zbadaj siebie albo jego. Gdzieś mogą zachodzić czary. Gdzieś mogą zachodzić czary. Częstokroć czary działają w ten sposób, że reaguje się na jakąś prawdę, na przykład, w sposób zaporowy. Jak czytacie dobrze Stary Testament, to tam czary i bunt, nieposłuszeństwo, krnąbrność są na jednej linii. I na przykład, bo czary działają, są dwa fronty działania czarów. Czary działają albo przez kogoś na ciebie, albo przez ciebie w wyniku twojego buntu wobec prawdy. Jak masz bunt w stosunku do prawdy, to ty tak naprawdę funkcjonujesz w czarach, tylko że to są czary pasywne. Jesteś pasywnym czarownikiem. Tak naprawdę jesteś jedyną ofiarą owych czarów. Ale chodzisz w ciele. To jest ciało. Również wywieranie wpływu na drugiego człowieka na poziomie manipulacyjnym jest czarami. Jest to czarowanie aktywne. Bardzo często doświadczamy demonicznych sił stojących za czarami, kiedy na przykład są uwolnione w stosunku do nas przez jakieś słowa ludzi, przez zachowania, przez gesty, przez modlitwy różnego rodzaju, czy też przez rzucanie przekleństw w naszym kierunku. Kiedy w różnych sytuacjach nie zdążymy się jakby ochronić, uniknąć tego, no to wtedy na przykład niektórzy mogą tym dostać. Załóżmy. Ale zasadniczo czary są zatruwaniem. To trucicielstwo. Szeroko pojęte trucicielstwo. Dalej, wrogość. Czyli każda forma stojąca w opozycji do bliskości.
wrogość, każda forma stojąca w opozycji do bliskości to wrogość. To uczynek ciała. Zwykły, śmierdzący uczynek ciała. Taki sam jak każdy inny. Rozumiecie? A więc wystarczy poddać się wrogości. Wystarczy w swojej duszy, tak? Wchodząc, będąc w relacji z kimś, uznawać go za wroga. Rozumiecie? Ja osobiście w swoim życiu postanowiłem, że ja nie będę ludzi uważał za wrogów, a że oni będą mnie uważali za wroga, to nie będzie mnie obchodzić. Bo mnie wielu ludzi uważa za wroga, ale ja nie uważam, że kogoś za wroga, bo nie chodzę według ciała. Ja nie mam wrogów. Ja nie mam wrogiego podejścia do kogokolwiek. Dalej, spór. Kłótnia, walka, waśń, niezgoda. Wszelka forma spierania się. Jeszcze raz mówię, to nie jest kwestia tego, że uwalniamy jakąś formę prawdy i ktoś się z nią nie zgadza. Ale spór ma w sobie pewien nacisk. Uczynek ciała zwany sporem jest ściśle związany z tym, że my za wszelką cenę chcemy przepchnąć jakiś fakt. Czemu chcesz go przepchnąć? Zastanów się. Powiedziałeś prawdę? Tak. Chcą ją przyjąć? Nie. Idź stamtąd. Bo kiedy zaczniesz pchać, to zaczniesz się spierać. A spór to uczynek ciała. Za chwilę przyjdą duchy kłótliwe. Rozumiesz? Wejdziesz na wyższy obrót. A potem będziesz zdziwiony, dlaczego się źle czujesz. Po prostu chodzisz w ciele, to się źle czujesz. Jesteś człowiekiem Bożym, a chodzisz w ciele. Dalej, zazdrość. Czyli żarliwe współzawodniczenie z kimś, pragnąc tego, co on ma dla siebie, jednocześnie uważając go za wroga, z uwagi na to, że on ma, a ty nie masz. W ogóle zazdrość to bardzo popularny uczynek ciała, nawet w Kościele uznawany za pozytywny walor. Ja nieraz słyszałem, przecież Bóg jest zazdrosny. Ja mówię, nie. Ty jesteś zazdrosny. Mówię, człowieku, ludzie, którzy pisali Biblię, oni używali różnego rodzaju sformułowań, żeby oddać różnego rodzaju aspekty. Wielu z nich było nieuczonych. Wielu nie rozumiało. Ja już nie mówię o tym, że to, co czytamy, to jest komentarz. Komentarz. My nie mamy Biblii tutaj wszyscy. Mamy komentarz biblijny. Każda z naszych Biblii to jest komentarz. Rozumiecie? To jest skomentowane. Bóg, kiedy jest określany jako Bóg zazdrosny, to jest określenie, bo w ogóle wiecie coś o Bogu na pewno, takiego, że u Boga wszystko jest czyste. Zgadza się? A więc jeżeli nawet podobne sformułowania łączą Boga i człowieka, to wielokrotnie one oznaczają zupełnie coś innego. Zupełnie coś innego. To tak jak jest z nienawiścią. Ja zawsze ludziom mówię, że nienawiść jest częścią miłości. I to jest dla ludzi tak nienaturalne, nienormalne. Ja mówię, bo patrzę z perspektywy człowieka. No z perspektywy człowieka nienawiść, tak, jest związana z chęcią zniszczenia. I tam nie ma nic więcej. Ale u Boga jest zupełnie inny aspekt. Zazdrość u Boga oznacza, że On daje globalną informację o tym, że niewybranie Jego jest największą głupotą na świecie. I On krzyczy do ludzkości, w cudzysłowie, przez takiego rodzaju sformułowania, winieneś wybrać mnie, a nie system, który wybrałeś. Natomiast zazdrość
na poziomie człowieka jest niczym innym, jak silnym manifestem braku poczucia własnej wartości. Zazdrośni są tylko ludzie, którzy nie znają własnej wartości. Bo jak im się coś zapiera, tak jak dziecku, zabierzesz zabaweczkę, a ono cię szpadelkiem w łeb, bo to jest moja zabaweczka. Rozumiesz, o co chodzi? Tak postępuje dziecko. Dorosły człowiek jak nie postępuje. Dorosły człowiek znający swoją wartość nigdy, podkreślam grubą linią, nigdy nie będzie potrzebował nikogo do tego, tak, aby ową wartość przeżywać. I to jest zdrowa jednostka. Jednostka zazdrosna to jest jednostka żarliwie współzawodnicząca z kimś, tak? Czasami z wyimaginowaną sytuacją, aby dowartościować się poprzez posiadanie, posiąście tego, co tamta postać posiada. Rozumiecie, o co chodzi? I to jest ten wielki krzyk, mi się należy, to do mnie należy. A jak tego miał nie będę, to będę gorszy. To jest uczynek ciała, zazdrość. Dzisiaj się o tym w ogóle romanse pisze, w ogóle zazdrość, zazdrość, tak pięknie. Często ludzie mówią, nie jesteś o mnie zazdrosna? To ty mnie nie kochasz, jak ty nie jesteś zazdrosna. To w ogóle... Takich rozmów jest wiele w różnego rodzaju związkach. To się Harlekiny o tym pisze, potem teraz się film o takich rzeczach kręci. Wokół tego wszystkiego kręci się w ogóle wielki tak zwany w ogóle romantyzm. To nie ma nic wspólnego z romantyzmem. Ale to jest uczynek ciała, bycie zazdrosnym. Gniew w tej negatywnej formie. Oryginał tego słowa to pragnienie złożenia kogoś w ofierze. A jest to zabicie, poniżenie, unicestwienie, upodlenie. To jest to. Zwykły, cielesny gniew. I znowu nie ma nic wspólnego z gniewem, którym określamy gniew Boga, który jest święty, czysty, oparty na prawdzie i związany z miłością. Gniew ludzki, tak zwana złość, bo to nawet nie można nazwać gniewem, to pragnienie złożenia kogoś w ofierze. Chcemy, żeby ten ktoś tak naprawdę przestał istnieć, jeżeli nawet nie fizycznie, to żeby przestał istnieć w tym, co robi. Żeby to, co robi, rozumiecie, przestało istnieć. Knowania, czyli intrygi, podstępy, chęć zrobienia kariery wszelkimi sposobami, podjudzanie, podrażnianie, rozniecanie, rozjątrzanie, knowania. Knowania bardzo popularna rzecz w Kościele. Ludzie knujący są na porządku dziennym w społecznościach. Knują. W ogóle sama forma plotki to jest już wejście w jakąś formę knowań. Już coś knują. Właśnie oryginalny wykład to bunt. Silna, bezwzględna postawa zaporowa. Czasami w formie stagnacji, czasami ruchu. Bunt. Tu przetłumaczony jako właśnie. Odszczepieństwo, czyli rozłam na podstawie egocentrycznych przekonań. To jest odszczepieństwo. Nie jestem rozumiany, odchodzę. Nie ma weryfikacji swojego życia, tylko tak, jeśli ktoś mnie nie rozumie, odchodzę. I to jest,
dla mnie to też jest zaskakujące. Człowiek na przykład taki nie zastanawia się, dlaczego go nie rozumie masa ludzi. No bo żeby tam go jeden nie rozumiał, to jeszcze ja rozumiem. No dwóch. Ale nie rozumie go jakaś rzesza ludzi, a ten człowiek nadal nie robi nic z tym faktem w sobie, tylko postanawia zostawić tą grupę ludzi i iść dalej ze swoim poglądem. Szok! Żaden argument nie jest w stanie pomóc. Ostatnio tutaj człowiek od nas z kościoła ze mną rozmawiał i mówił, że, może tam mówiłem niektórym z was, że przekonywał swojego kolegę z poprzedniego kościoła na temat tego, że Bóg uzdrawia, że jest uzdrowienie, i przedstawił mu kilkadziesiąt argumentów na to. A tamten wyciągnął z Biblii jeden fragment i powiedział, ale to tak jest napisane. A tamten mu wyciągnął 40 chyba parę takich fragmentów, że Bóg uzdrawia. A tamten, nie, to nieprawda, i się rozeszli. Nie chciał mieć z nim nic wspólnego. Od szczepieństwa. Rozumiecie? Szok. Ale to jest uczynek ciała, to jest cielesność. Zabójstwa, czyli niszczenie, gubienie kogoś, pustoszenie, gwałcenie, demoralizacja również. Wszelkiego również rodzaju złośliwość, oznacza to słowo, zabójstwa. A więc nie zabójstwa jedynie jakieś fizyczne, ale zabójstwa na poziomie psychiki. Wszelkiego rodzaju zabójstwa. Wszystko, co niszczy, to uczynek ciała. Każda rzecz niszcząca. Dalej. Pijaństwo. Metę. Greckie słowo metę. Była to grecka bogini libacji. Nie ma tu mowy o tym, że jest to kwestia tego, że się nie pije alkoholu, tak jak wielu chrześcijan uważa. Chociaż wielu chrześcijan nie powinno pić w ogóle alkoholu, bo im to siada na głowę. Ale to nie jest o tym, żeby nie pić alkoholu. To słowo mówi o libacjach, melanżach. To jest słowo metę. Kiedy to przeczytałem, to się zorientowałem, dlaczego za komuny miejsca, w którym się sprzedawało wódkę, nazywało się meta. Z greki wzięli. Typu wódkę na metę. A to grecka bogini libacji alkoholowej. Dobre, nie? I o tym pisze Paweł. Paweł nie pisze o tym, że nie można wina pić. Czegokolwiek tam innego, piwa, wódki, czegoś tam innego. To nie o to chodzi. Nie ma tu nic z tym wspólnego. Obżarstwo. To jest słowo określające imprezowanie. To jest życie różnymi formami rozrywek. Przeżywanie rozrywek. Kultywowanie imprez. To nie jest to, że się siedzi i się je. Nie ma to nic z tym wspólnego. Jeżeli już mówimy o tym, że o tym tak zwanym żarciu, to się podciąga pod bałwochwalstwo. Jak ktoś nie może na przykład przestać czegoś żreć. Rozumiecie, o co chodzi? To jest kult bałwochwalcza, to nie jest obżarstwo żadne. Obżarstwo i to słowo określa imprezowanie, życie różnymi formami rozrywek. Wielu chrześcijan ma, ja nie wiem, ja 19 lat temu poznałem Jezusa i ja, nie wiem, ja bardzo szybko zrozumiałem taką w ogóle rzecz, że w ogóle cały system szeroko pojętych, światowych rozrywek, on jakby przestaje być dla mnie atrakcyjny. Bo on przestał być atrakcyjny. To nie o to chodzi, że ja nie mam nic przeciwko temu, co kto robi. Kiedyś ktoś na przykład mówi, to nie mogę chodzić na dyskotekę. Ja mówię, możesz, tylko po co? Po prostu
Zaargumentuj mi, po co idziesz na dyskotekę. No rozumiem, jak tam pójdziesz głosić Ewangelię, uzdrawiać chorych, okej, idź siedź w tych klubach, to jest normalna sprawa. Jeśli masz taką służbę, nie ma kłopotu. Okej? Ale jeżeli ty tam idziesz tańczyć, mówię naprawdę, jeśli idziesz tańczyć na dyskotekę, to, no, to ja tego nie pojmuję. Znaczy, to idź tańcz, tylko to jest ciało. Mówię, rozumiesz mnie? To nie jest, czy możesz, czy nie możesz. To się nie rozpatruje w tych kategoriach, tylko że jesteś cielesny. Kręci cię impreza. No kręci cię impreza, no jesteś cielesny, no weź to nazwij sobie. Usiądź sobie w domu i sobie nazwij. A potem idź na tą dyskotekę i tam się kręć. Człowieku, no dla mnie to co tam chodzi? W ogóle wiesz. Ja nie idę na dyskotekę, bo ja tam nie mam nic do zrobienia. Jakby mnie tam Bóg posłał, to byśmy poszli. Jak nas Bóg posłał do nightclubu, żeby głosić Ewangelię, to głosiliśmy w pół do 12 w nocy, głosiliśmy Ewangelię, zrobiłem wezwanie. 11 osób zostawiło swoją wódę przy stołach, wyszło oddać życie Jezusowi, a potem do dalej do północy czy dalej wypędzaliśmy demonią. A Sara malutka latała między tym, na tej imprezie tam w ogóle gdzieś tam. No. I w ogóle i fajnie, mówię, i w porządku, i możemy działać, nie ma problemu, nie? Mnie nie przeszkadza, że przy mnie ćpają, chlają, a w ogóle mnie nie przeszkadza. To mnie to nie rusza jakby, nie gorszy. W ogóle mnie to naprawdę, wiecie co, słowo honoru, mnie takie w ogóle jeszcze nie gorszy. Bo co tu mnie mama koło nie gorszy? Mnie to głupi chrześcijanie gorszą. Naprawdę. Mnie świat nie gorszy, mnie to głupi ludzie z kościoła szeroko pojętego gorszy, bo to jest to, mieć Ducha Świętego, wiecie o co chodzi, i głupoty robić, to jest gorszące, to jest smutne, byłem smutne, to mi smutek przynosi, opowiem w ten sposób. A świat grzeszy i się cieszy, no i co, a to świat, co świat ma? Oprócz Chrystusa to ma grzech, tak? No to co, grzech światu zabierać? Błagam was. To jest napisane, strapionemu na duszy wina dajcie. No kurczę, to strapiony naród. Niech piją, ćpają, niech się bawią, wiesz o co chodzi, a my im głośmy Chrystusa i oni przejdą w ogóle z jednego namaszczenia w drugie namaszczenie. Przejdą z diabelskiego namaszczenia w boskie namaszczenie, przecież nie będziemy na litość boską z grzechem walczyć. No Bóg nie walczy z grzechem, my będziemy z grzechem walczyć. To głupota jakaś. Ale słowo, imprezowanie, czyli obżarstwo jest uczynkiem ciała. I co? I mamy przeciwstawne tym rzeczom. Mamy uczynki ducha, miłość. Na dzień dobry. Żarliwość, okazywanie serdeczności. To jest słowo agape. Wiecie, że to słowo agape, ono, ja nie wiem, czy czasami ludzie je zechcą studiować to słowo w ogóle, bo ja bym w ogóle chciał, żeby ludzie miłość postudiowali, to by się trochę więcej dowiedzieli, że to w ogóle, to nie jest w ogóle jedynie to, co często ludzie mówią. To na dzień dobry agape, wiecie, to się zaczyna w agape, że decyduje się na to, żeby kłaść życie za drugiego człowieka. To tak na dzień dobry jest. Taka decyzja w ogóle, że miłość zaczyna od tego, że w ogóle agape, to słowo, to oznacza. To jest taka żarliwa chęć położenia życia za kogoś. To jest agape. Ale co dalej? Te agape to jest niepełne, bo ono dalej jest, to jest serdeczność, lubienie. Kiedy Żyd do Żyda mówił, że cię lubię, to mówił agape. Agapeo, mój, lubię cię. Agapeo. Wiesz, on cię lubi. Ludzie często w kościele mówią, mój, kocham, ale nie chce mi się z nim być w ogóle. Wiesz, jak ty kochasz? Co ty kochasz? To takie bzdury są, wiesz. To nie agapeo jest. To nie to słowo. To iść tam głębiej, ty masz to w sobie, tylko to wydłub stamtąd. Wyciągnij. Wiesz, o co chodzi. To jest serdeczność. Rozumiecie? To jest witanie się z kimś, w cudzysłowie, jak będzie, to słowo witanie, to jest takie fajne słowo, tam określające taka, że ono to jest właśnie bliskość. Chcę być blisko, chcę cię dotknąć. W ogóle wiesz, o co chodzi. Jakoś życia twojego dotknąć. Życia bym dotknął. Kocham cię, ten ci życia dotknął. To jest ta miłość. I zobaczcie, od razu na dzień dobry uczynek ducha to jest miłość. Czyli
absolutna przeciwstawność tym egocentrycznym zachowaniom różnym. Tam jest wszystko dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla mnie. A tutaj na dzień dobry dla kogoś. I mówię przy zdrowej intencji. Bo tutaj cały czas to też jest intencjonalne, że też kocham nie na pokaz. I nie po to, żeby zaspokoić swoje deficyty. Będę teraz dawał, żeby zaspokoić deficyty. Nie, daję, bo chcę, bo pragnę. Bo mi zależy. To jest uczynek ducha. Tego nie trzeba w ogóle, kurczę, głęboko badać. Wiecie, miłość widać. Jest widoczna. Cieszenie się z kogoś. Ludzie na siebie drą mordy i są chamscy dla siebie, człowieku, i mówią agapę ciebie. Agapę. Takie agapę. Tak tutaj w ogóle agapę to jest w ogóle cieszenie się z kogoś, że jesteś z kimś i to ci sprawia przyjemność. Nie uciekasz. Chcesz być. Zależy ci. Tak? Masz takie coś w środku. Bierzesz pod uwagę oczywiście wszystkie czynniki, czas, możliwości i tak dalej, tak? Ale ty masz w środku dobrze dla tego człowieka. Mam dobrze dla ciebie. Ja mam dobrze dla ludzi od środka. Słowo chronię. Dobrze mam dla ludzi. Niehumanistycznie dobrze. Dobrze mam. Ja naprawdę, bez żadnego problemu, jakby była potrzeba, to kogoś połamał. Jeżeli poszedł do szpitala, poleżał w gipsie 3 miesiące, rozumiem, że to chodzi psalmów posłuchał. Bez żadnego problemu, to z miłości czystej, sam bym mu potem te psalmy tam przynosił. On by leżał w gipsie i nic nie robił. Wiesz? Bo to jest czysta miłość, to nie jest zhumanizowane, to nie jest jakieś tam, w ogóle wiecie o co chodzi. Ale co? Chcę coś ci dać, no chcę dla ciebie jak najlepiej, te życie kładę dla ciebie. W ogóle wiesz o co chodzi, jak jesteś głupi i w ogóle się rzucasz, wiesz o co chodzi, no to masz jak masz, ale generalnie w ogóle kocham cię. I to jest, bo to jest danie siebie, położenie siebie. Ja naprawdę u siebie zacząłem, ja miłość zacząłem ogarniać w bardzo prosty sposób, czy ja daję siebie. Czy ja siebie daję? Takie były moje pytania do mnie. Bo to bardzo łatwo sprawdzić, czy to jest uczynek ducha, czy to jest w ogóle nie. Jak ja szczerze daję siebie, to jest wszystko dobrze. To tam nie trzeba się spinać, wiesz? Tylko mówić: Duchu Święty, jeszcze bardziej chcę to uwalniać, jeszcze bardziej. Ucz mnie, wszystkie emocje pod to poddaję, w ogóle, ale ja już wiem, że jestem na dobrej drodze, bo chcę dobrze dla tego człowieka. Dla niego właśnie. Jak tam mam jeszcze jakieś zawirowania, to mi pomóż, ale ja wiem, że ja chcę dobrze. I ja mu siebie jestem w stanie oddać. Radość, przyjemność, rozkosz, zadowolenie, bycie wesołym. A więc tutaj ludzie mówią, no, często mówią, że to jest radość, radość w Panu, bo ja też, to jest dramat. Jak mówi się o tych w ogóle owocach ducha, o tych uczynkach ducha, o tych przeciwstawnych cielesności, to się tak uduchawia, robi się z tego w ogóle nie wiadomo jaką przestrzeń. A radość to jest naprawdę wesołe przeżywanie rzeczywistości. Realnie wesołe. Nie ma radości w Panu, a na zewnątrz już u ciebie jest masakra. U ciebie jesteś smutny, jesteś żałosny, jesteś spięty jak agrafka. Rozumiesz o co chodzi? I ty mówisz, jestem, a mam radość Pana, przeżywam ją wewnętrznie. Nie ma przeżywania radości wewnętrznej. Radość zawiera w sobie, to jest od razu manifest na całego człowieka. Pokój. To słowo oznacza odczuwalny stan złączenia z Bogiem i ludźmi, definiujący się zupełnym zaspokojeniem. To jest pokój. Czyli człowiek duchowy przeżywa pokój. On wie, że jest złączony z Bogiem i on wie, że jest złączony z innymi ludźmi i czuje się zaspokojony. On nie jest w stanie wojen. Cierpliwość.
Oryginał tego słowa wykłada się w ten sposób: długotrwałe zażynanie na ofiarę samego siebie. Słowo cierpliwość jest obrazowane tym, że sam siebie kładziesz na ołtarzu ofiarnym, sam sobie wbijasz nóż w brzuch i zażynasz się na tą ofiarę całopalną. To jest cierpliwość. Najkrócej, pobłażliwość, wyrozumiałość. To jest cierpliwość. Cierpliwość to nie jest taki stan w środku. Często ludzie krzyczą: cierpliwy, chcę być cierpliwy, bo tam myśli latają w środku, emocje im drżą. Chcę być cierpliwy, cierpliwość, cierpliwy. Ja też tak robiłem, że taki chcę być cierpliwy. Tylko cierpliwość, przyjaciele, ona nie do końca ma coś wspólnego z emocjami naszymi. Te emocje z czasem tam się układają. Natomiast cierpliwość to jest takie naprawdę pobłażanie, taka wyrozumiałość, takie zrozumienie dla drugiej strony. Jestem cierpliwy wobec tego człowieka, to oznacza. Jestem cierpliwy wobec jakiegoś zjawiska. Rozumiecie? Jestem cierpliwy i ja sobie spokojnie czekam. Czekam, bo wiem, że jestem w dobrym miejscu. Rozumiem też drugiego człowieka, ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, co człowiek może przeżywać i czego może doświadczyć. Uprzejmość, dobre traktowanie kogoś, odpowiadanie na czyjeś potrzeby. To jest dobroć, to jest uprzejmość. Dobre traktowanie kogoś, odpowiadanie na czyjeś potrzeby. Cały czas widzimy, że to jest działanie pro drugi człowiek. Dobroć. Prawość serca. Przydatność. Bycie miłym, łaskawym, szlachetnym, honorowym, dobrze czyniącym. To jest prawość serca. Dobroć jest związana w ogóle z pewnego rodzaju szlachetnością, którą widać. A wiecie, jak brzmi greckie słowo użyte tutaj jako dobroć? Agateo. Od tego jest imię właśnie Agata. Wierność. Zaufanie przekonaniu. Wierność to jest wiara rozłożona w czasie. Człowiek wierny to człowiek niewycofujący się. To owoc ducha, to przeciwstawna cielesności. To uczynek ducha. Wierność to jest pewnego rodzaju długotrwałe funkcjonowanie w pewności co do Bożych prawd. Ja mocno przeżywam wierność. Dla mnie wierność jest czymś bardzo ważnym w życiu. Bardzo ważnym dla mnie. Uważam, że w moim życiu wierność odgrywa jedną z kluczowych ról. Tak ją sobie przeżywam od wielu lat. Łagodność, delikatność, pewnego rodzaju delikatny dotyk. To słowo łagodność to jest związane z, ono, to słowo mówi o delikatnym dotknięciu kogoś dłonią do policzka. To jest delikatne, to jest umiejętność delikatnego podejścia do drugiego człowieka. Łagodność. I wstrzemięźliwość, o której już mówiliśmy, czyli panowanie nad sobą, umiarkowanie.
Panowanie nad sobą, które powoduje, że jesteśmy w stanie skontrolować każdy aspekt swojego życia. Wstrzemięźliwość. Czy widzicie różnicę między cielesnością a duchowością? Między ciałem a duchem? Jesteście ludźmi ducha. I owoc ducha, on w was jest. Natomiast przeciwstawienie się ciału to jest coś, co towarzyszy i będzie towarzyszyć wam do końca życia na ziemi. To nie oznacza, że zawsze będziecie atakowani przez różne formy cielesności stymulowane demonicznie. Wcale nie. Ale musicie być świadomi, że po prostu cielesność, ona istnieje w swojej formie i otacza wszystko dookoła. List do Galacjan 4:28-31. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście, lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dzieci, że syn niewolnicy jest synem wolny. Przeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Co tu jest napisane? Tak jak niegdyś potomek według ciała prześladował tego według ducha, tak i teraz. Ciało, czyli cielesność, chce prześladować duchowość. Ona chce prześladować. Zawsze to, co jest cielesne, chce prześladować to, co duchowe. Tak było, jest i będzie. A mówię, tak jak ongiś było, tak i teraz. Ale co jest napisane? Wypędź. Wypędź niewolnicę. Wypędź niewolnicę. Przeciwstaw się temu. Nie bój się tego. Nie mów, kurczę, miało być prosto, a tu wojna. Wypędź. Nie zostawaj w cielesności. Tylko przeciwstaw jej się. Nakaż jej, żeby odeszła. Rozkaż. Rozumiesz? Galacjan 3:2. Jest napisane: chcę dowiedzieć się od was jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą. Masz ducha. Całego ducha. Otrzymałeś ducha, a więc owoc ducha, czyli uczynki ducha, one są absolutnie dla ciebie możliwe i dostępne. Nie potrzebujesz się o nie modlić, nie potrzebujesz o nie krzyczeć, nie potrzebujesz o nie pościć. Musisz uwierzyć, że je masz. Musisz uwierzyć, że manifestuje się przez ciebie miłość, radość, dobroć. Musisz wziąć te rzeczy na warsztat i powiedzieć: Boże kochany, będę wierzył o to, że dusza moja przenikana jest teraz tymi rzeczami. Będę się spotykał z tobą, będę z tobą blisko i będę cały czas skupiony w wierze na tym, że owoc ducha jest we mnie. Pierwszy Koryntian 9:27. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Co Paweł mówi? Umartwiam ciało i ujarzmiam. Co się robi w ogóle z cielesnością? Umartwia się i ujarzmia. Na czym polega umartwianie? Jeżeli pojawia się symptom któryś z tych, o których czytaliśmy dzisiaj, jakikolwiek uczynek ciała, to pierwsza rzecz, umartwiam. Co to znaczy umartwiam? Stosuję formę śmierci. W jaki sposób stosuję formę śmierci? Jeżeli zaczynam działać w
którejś z dziedzin cielesności, to pierwszą rzeczą, którą robię, tak, to zaprzestaję. Mówię stop, Artur, stop. To jest jakiś uczynek ciała. Stop. I co robię? Ujarzmiam. Zaczynam wkładać na to jarzmo. Jarzmo to jest element, którym się steruje zwierzęcie. Zakłada się jarzmo na przykład na wołu, tak? I się steruje jego ruchami. A więc ja teraz w imieniu Jezusa przeklinam uczynek ciała pod tytułem na przykład właśnie, bo już widzę, że jestem bliski kłótni, już widzę, że w ogóle chcę się koniecznie pokłócić ze wszystkimi, tak? I w imieniu Jezusa ogłaszam, że jestem na poziomie pokoju z każdym człowiekiem. Przeklinam właśnie, ogłaszam pokój. Najpierw mówię stop, a potem przeklinam te właśnie i ogłaszam pokój. Galacjan 5,16 jeszcze. Galacjan 5,16. Mówię więc, według Ducha postępujcie, a nie będziecie popłażliwi, a nie będziecie popłażali żądzy cielesnej. Co to znaczy? To znaczy, że nie musisz się skupiać na tym, żeby odkryć każdy element cielesności. Skupiaj się na duchu. Rozmyślaj o miłości, o radości, o dobroci, o łagodności. Myśl o tych rzeczach, ogłaszaj je, rób w nich kroki. Jest napisane, że żyjcie według ducha, a nie będziecie popłażali ciału. Czyli ciało zacznie się wycofywać, cielesność zacznie słabnąć. Każdy akt miłości jest potężnym policzkiem w cielesność. Nie lubisz kogoś. Skrzywdził cię. Chcesz się z nim pokłócić. Chodzi wszystko w tobie. Modlisz się, nic nie daje. Powiedzieć ci, co zrób? Idź kup mu prezent. Kup mu prezent. Ty idź, wydaj na niego pieniądze. Wyjmij swoją kasę. Zapłać za prezent, przynieś i daj temu człowiekowi prezent. I powiedz, słuchaj, chcę ci coś dać. Zależy na tobie. To jest ode mnie. Co jest napisane? Dar otwiera drzwi. Chcesz, żeby się otworzyły drzwi do manifestacji głębszej? Idź, daj dar. Zrób ruch. Zadziałaj miłością. A cielesność będzie musiała ustąpić. Zmiękczy jego imię. Zacznij się o niego modlić. Zdrobnieniem jego imienia. Zacznij go błogosławić w swoich modlitwach. Zacznij mówić, niech mu się dobrze dzieje. Niech ona będzie bogata. Niech wszystko idzie mu dobrze. Nie módl się, Panie, naucz go żyć. Nie mów, Duchu Święty, pokaż mu, jak ma postępować. Nie! Nie robimy teraz tej rzeczy. To nie jest modlitwa wstawiennicza. Nie modlisz się teraz wstawienniczo. Wiesz, co teraz robisz? Robisz roboty na swojej duszy. Uwalniasz miłość. Rób to do tej pory. Rozumiesz? Dopóki nie puści. Podejdź do niego. Zrób sobie z nim zdjęcie. Umieść sobie na tapecie telefonu. Jak będzie ci się włączał dzwonek, to ci się będzie włączała jego twarz. Będziesz patrzył na niego, wiesz, jest. Ten, którego kocham. Ten, którego dusza moja kocha. Super. Rozumiesz, o co chodzi? Za każdym razem, jak dzwonek będzie dzwonił w telefonie, to będziesz widział swojego najlepszego kolegę. Rozumiesz? Bóg tak załatwił Żydów, jakim się kazał obrzezać. To każdym razem, jak szedł żyć siusiu, to mu się przypominało, że Jahwe jest Panem. Rozumiesz? Od razu widział. Nie potrzebował również żadnych problemów z tym.
taki ruch. Chodź według ducha, a przeciwstawisz się ciału. Nie walcz prawdą z ciałem. Nie uderzaj w ten sposób, bo to nic nie da. Nie próbuj człowieka przekonać, tylko pokochać. Bo to robisz dla siebie. Rozumiesz mnie? To dla siebie robisz, to siebie leczysz. Siebie. I ostatnie Rzymian 8:5-6 przeczytamy jeszcze. Rzymian 8:5-6. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Którzy według ducha myślą o tym, co duchowe. Od czego zaczynamy? Od myślenia. Myślimy o tym, co duchowe. Rozmyślamy o tym, co duchowe. Jacy my cudowni, kochający jesteśmy, myślimy sobie. Jacy my jesteśmy w ogóle delikatni i mili. Jacy sympatyczni i grzeczni, a jacy powściągliwi i wierni. Rozumiecie? Tak myślimy o sobie. Myślimy o rzeczach związanych z tymi rzeczami. O jaki będę wierny, o nigdy się nie wycofam. Rozumiesz, o co chodzi? O jaki będę miły, teraz będę wszystkich w miły sposób traktował. Będę miło mówił. Przyjdę do kościoła w niedzielę i powiem każdemu jakiś komplement. Zamiast przyjść i powiedzieć, jesteś jeszcze w swoich zaburzeniach, bo to widzę, to powiesz do niego komplement. O, jakie ładne zrobiłaś kucyk. A jaką, Przemek, masz brodę ładną taką. Rozumiesz? Powiesz do kogoś coś miłego. Przetrenujesz po 3 miesiącach, akurat po wakacjach, rozumiesz, inny człowiek na jesień. Chodzący według ducha. Według ducha. Postępujmy zgodnie z prawdą. Ludzie w ogóle myślą. Jeszcze raz wam mówię to, co powiedziałem na początku. Ludzie myślą, że tak, teraz padnę na kolana, będę się modlił w innych językach i przyjdzie owoc ducha. Gówno prawda. Burzę to od razu z góry. Bo to jest bzdura, bzdura, bzdura i bzdura. I na tych bzdur nasłuchałem się kupy lat. I sam w tych bzdurach siedziałem. Bo ja myślałem, że jak jest napisane coś w piśmie, to ja mam prawo inną drogę sobie znaleźć. A ja nie mam innego prawa. Pamiętaj, Jezus powiedział, ja jestem drzwiami i powiedział, ja jestem drogą do tych drzwi. Jezus nie tylko jest rozwiązaniem, ale Jezus pokazuje, jak się dochodzi do tego rozwiązania. Jezus to jest koncepcja. Jezus to jest technika. Jak jest droga określona w Słowie, to się idzie tą drogą, a nie inną. A nie ja się będę modlił. Kiedy trzeba modlić się, to ty się módl. A kiedy trzeba postępować zgodnie ze Słowem, to ty postępuj zgodnie ze Słowem. A nie się módl. Teraz się nie módl. Tylko idź komplementy prawić. Nie zamodlisz tego. Kiedy czas modlitwy, to czas modlitwy. Ja jestem człowiekiem modlitwy, ja się modlę. Ale modlitwą nie załatwi się wszystkiego. Ludzie myślą, że modlitwą się wszystko załatwi. Nie załatwi się. Nie załatwi się modlitwą wszystkiego. Wielokrotnie modlitwa jest tylko pewnego rodzaju pasem startowym do tego, aby zrobić konkretne ruchy. Rozumiesz? To nie jest tak prosto, że my siedzimy w komorze swojej, kromimy diabła, wypędzamy demony, w ogóle jakiś klub. Wypędzamy demony, demony wracają, my wypędzamy, one wracają, my wypędzamy, one wracają. Rozumiesz, o co chodzi? I takie życie. Co robisz? Czym się zajmujesz? Wypędzam demony. Ile? 30 lat. Wracają. Karuzela. Amen.